wielu z Was, to znaczy kilku z nas, bo jesteśmy jedną wielką rodziną fotograficzną, pytało się o temat związany z panoramami. Dziwna sprawa, skoro ten kanał w ogóle nigdy nie wspominał o panoramach. A nie, przepraszam, to jest w sumie główny temat tego kanału, który przeciąga się przez wiele odcinków. No więc nie dziwię się, że Was ten temat żywo zainteresował. Wiele osób pytało się o tą płytkę, którą ja nazwałem płytką do panoram. Nie, to nie jest płytka typowo do panoram, to jest płytka w standardzie Arca Swiss. Ona tutaj na dole ma jedną szynę, która umożliwia zamocowanie tego ustrojstwa do adapteru Arca Swiss, ale także, jak odwrócicie, to tutaj też ma drugą szynę do mocowania do adapterów Arca Swiss. Sama w sobie no, jest długaśna, jest sporych rozmiarów. To nie jest najdłuższa płytka Arca, jaką posiadam. Jeśli nie macie jeszcze płytki Arca, to rekomenduję jak najdłuższą płytkę Arca, bo nigdy nie wiecie, do czego może się Wam przydać, ale ważna informacja, żeby ona też nie była dłuższa niż Wasz aparat plus obiektyw, ale o tym później, dobra. Ta płytka, oprócz tego, że jest typową płytką Arca Swiss, to co robi z niej, że jest nietypową płytką do Arca Swiss, to jest to, że ma na stałe wbudowany adapter montowania do płytek Arca Swiss, czyli jednym słowem to jest ten uniwersalny standard na takie płytki, czyli tutaj możecie sobie zamontować aparat, który ma podpiętą taką płytkę Arca, no i dzięki tej płytce możecie robić na przykład tą płytką możecie zastąpić drogie szyny do makrofotografii. Szyny do makrofotografii kosztują kilka stówek, więc coś takiego za kilkadziesiąt złotych, myślę, że za 50 złotych coś takiego jesteście w stanie wyrwać w znanym portalu internetowym, gdzie czeka się na dostawę tydzień. Tak, ostatnio dostałem coś stamtąd tydzień. O, nieźle, szok. I tak, to może też służyć do panoram, ale do panoram, no wiecie, to jest też wersja budżetowa, bo prawdziwe adaptery, prawdziwe urządzenia do panoram, no to są całe urządzenia, które podobne są, to są całe głowice, które pomagają skalibrować obiektyw, bo tutaj głównie chodzi o obiektyw, no i pomogą Wam profesjonalnie i dokładnie skalibrować położenie obiektywu względem punktu nodalnego. I właśnie dzisiaj chyba chciałbym poruszyć w końcu ten temat o punkcie nodalnym. Oprócz płytki do... Ja będę nazywać, oprócz płytki do panoram, bardzo ważne, żebyście uzbroili się w L-BRACKET. To może być tak jak tutaj, zwykły L-BRACKET, taki uniwersalny do każdego aparatu. To będzie pasować zawsze. Z jednej strony maszynę i z drugiej strony maszynę, co pozwala nam montować właśnie aparaty pionowo, czyli właśnie w taki sposób, jak to teraz robiłem. Zamocowałem to do płytki Arca, a pokazałem Wam po to, żeby powiedzieć o czymś ważnym. A mianowicie kuszące jest kupienie jak największej, jak najdłuższej tej płytki Arca. I o ile w tym obiektywie nie zrobiłoby jeszcze kilka centymetrów różnicy, o tyle mam jeszcze inne obiektywy, na przykład 14 mm, w którym to by było widoczne już. Gdyby było dłuższe, to by było widoczne, więc to jest dobrane do mojego najszerszego obiektywu, jaki posiadam, więc Wy też sobie zmierzcie pi razy drzwi, jak to wygląda. Nie wiem, ile ma to dokładnie centymetrów, bo tutaj jest jakaś skala, ale to nie są centymetry, to nie są milimetry, to jest po prostu jakieś życzenie czegoś. I tak jak widzicie, to jest na równi, jak zdejmę dekielek, to jest na równi z moim Tamronem 17-28. Bardzo fajny obiektyw, którego muszę przedmuchać, zanim zrobimy zdjęcia. I adapter. Ja sobie ten adapter zawsze staram się, żeby był dobrze przykręcony, czyli centralnie znajdował się chociaż w osi obiektywu. I teraz tak, możecie sobie pomyśleć, że to jest jakaś patologia, ale w tym momencie ja nakładam sobie, raczej zawsze, ogólnie rekomenduję Wam zawsze posiadanie osłon przeciwsłonecznych. Jak ja widzę, że ktoś chodzi z osłoną przeciwsłoneczną tak ubraną, no to ja sobie wyobrażam, jakby ktoś po prostu sobie, nie wiem, prezerwatywę, wiesz, na lewą stronę założył po którymś tam razie. Nie, to jest obrzydliwe, ale tak, dlaczego? Dlaczego coś takiego uważam za potrzebne w przypadku, gdy mowa jest o właśnie kalibracji, ponieważ tutaj mam jakiś tam znacznik. U was też są znaczniki na tej osłonie przeciwsłonecznej, tak jak widzicie, tu są pewne znaczniki, no i tutaj też są jakieś tam dziureczki, nie dziureczki, przez które widać otwory, otwory, przez które widać, gdzie jest dokładnie środek tych oznaczeń, bo te oznaczenia tutaj nam mówią o tym, że to jest centralny środek naszego obiektywu. I właśnie teraz też sobie ustawiam centralnie na środku. Ja bym musiał sobie kiedyś po prostu nakreślić jakiś znacznik tego. No dobra, i teraz jest na środku, jest idealnie tutaj przykręcona na środku. Nic nie powinno się dziać, to jest bardzo ważne. A w ogóle o co chodzi w punkcie nodalnym? Każdy obiektyw, jak działa, no to kurczę, no w sumie nie wiecie, możecie nie wiedzieć, jak działa. No to wygląda to tak, wpada promień świetlny przez obiektyw, na przykład tutaj z góry promienie padają, pyk, przechodzą, gdzieś tam sobie przechodzą, idą dalej i od dołu też promienie świetlne przechodzą przez soczewkę, gdzieś tam się krzyżują i padają. No i padają, wiadomo, na naszą matrycę gdzieś tutaj. Punkt nodalny, no to jest punkt, gdzie przecinają się te wszystkie promienie świetlne i niektóre obiektywy mają to zaznaczone, niektóre nie. Kilka Nikonów miało zaznaczone to żółtym, złotą obrączką w miejscu, gdzie dokładnie jest punkt nodalny w danym obiektywie, ale w zoomach to też tak działa połowicznie, ponieważ dla każdej ogniskowej zmienia się też położenie tego punktu nodalnego. No i my ten punkt nodalny musimy znaleźć, musimy wiedzieć, gdzie położyć ten obiektyw. Ale teraz pytanie, no ale po co sobie zakrzątać tym głowę, po co szukać jakiegoś punktu nodalnego i w ogóle... Takie szukanie punktu nodalnego wam się pewnie kojarzy z szukaniem innego punktu. Ja wam powiem tak, mam nadzieję, że żadne dzieci mnie nie oglądają, bo jest to kanał dla skrzywionych dorosłych, a jeśli oglądają jakieś dzieci, no to na chwilę zakryjcie uszy, ale tak, znalezienie punktu nodalnego jest łatwiejsze i szybsze niż znalezienie punktu G, jeśli wiecie, o czym mówię. Ja nie wiem. Dobra, pokażę wam, jak znaleźć w kilka sekund punkt nodalny i co dalej z tym zrobić. Jedna osoba zapytała się mnie pod ostatnim filmem, czy dlaczego stawiam aparat pionowo, gdy robię panoramy, czy na co to wpływa. Na co to wpływa, to już mówię, znajdziesz to w tym odcinku. Wy też, jeśli zastanawiacie się, dlaczego to jest postawione zawsze, gdy robię pionowe panoramy, a nie poziome panoramy. Poziome by były prostsze. Po pierwsze, poziome by były prostsze, dlatego musisz oglądać ten film, musicie zobaczyć ten film, przypomnieć sobie. Tam szczegółowo to opowiedziałem i teraz tak, znalazłem się chyba w najbardziej hardkorowym miejscu, żeby zademonstrować wam działanie punktu nodalnego, ale ja lubię chodzić pod górę, nie lubię prostych rozwiązań. No i tak, ku waszej uciesze, no to widzicie, co robię. Będzie poziomo. Montuję aparat poziomo, znowu wyznaczam sobie środek, centrum tego aparatu. Tutaj mam fajny, bardzo fajny znacznik, który wyznaczy mi oś aparatu. Uwielbiam. Jest banalnie proste. Mam centralnie zamocowany aparat, poziomo, montuję go na aparacie i teraz tak, nie musicie iść na pole, żeby znaleźć punkt nodalny, możecie to też poćwiczyć w sypialni. Ogólnie potrzebne wam są jakieś dwa obiekty. Mogą to być na przykład dwa statywy oświetleniowe i w zaciszu domowym sobie potrenować. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby Pierwszy i drugi plan, jak macie, wyobraźcie sobie dwa obiekty, pierwszy i drugi plan, no to nieważne pod jakim kątem na to patrzycie, no to one nigdy nie mogą wychodzić, wiecie, za siebie. Ten na drugim planie zawsze ma być schowany przed tym na pierwszym planie. I tak korygujecie położenie waszego aparatu, aż nie zobaczycie na żadnym skraju obiektywu, że ten obiekt z drugiego planu, wiecie, gdzieś tam wystaje, gdzieś tam się pokazuje, no to to już znaczy, że jest źle zrobione. Nieważne z jakiego kąta patrzycie, pod jakim kątem patrzycie, te dwie linie mają po prostu nachodzić na siebie i to ma być schowane. Ta druga linia ma być schowana. No i tak samo robię tutaj. Tu akurat mam bardzo dużo zboża, no więc ja sobie wybieram dwa takie najbardziej charakterystyczne dla mnie obiekty i teraz pokażę wam tutaj na filmie, mam nadzieję, że to będzie działać, zaraz sobie to ustawimy ładnie, pyk, żebyście też widzieli, na tym zależy mi jak najbardziej, żebyście to zobaczyli, o co w tym wszystkim chodzi. Zaczynam ustawiać te dwie linie, patrząc się centralnie na wprost ich, czyli o coś takiego. Teraz powinno być to najlepiej widoczne. Ok, jest i wam pokażę tutaj, o co chodzi. O co w tym wszystkim chodzi. Chodzi dokładnie tutaj. Patrzcie się na te dwa charakterystyczne łodygi. Popatrzcie na te dwie charakterystyczne łodygi tutaj, przed nami. Są przed nami. Teraz zobaczcie, co się stanie. Dam sobie szeroki kąt, żeby to było widoczne. I teraz patrzcie, co się stanie, kiedy popatrzę z takiego kąta. O, widzicie aparat? Widzicie aparat. I teraz na zbliżeniu i zobaczcie, że ten jeden kłos jest po tej stronie, czyli wyszedł bardziej po prawej, a powinien być schowany. Więc co ja w tym momencie robię? Luzuję tą płytkę i oddalam się do momentu, aż te dwie łodygi znajdą na siebie. Ja wiem, że teraz jest wiatr. Teraz powinno być prawdopodobnie dobrze. One są takie charakterystyczne. Jedna ma takie kolanko, jedna ma takie kolanko i próbuję schować to kolanko za, teraz to jest schowane i żeby nie było, że oszukuję, to patrzcie, co się stanie, kiedy odwrócę centralnie aparat, jestem zwrócony centralnie w stronę tej łodygi, albo nawet tak muszę, bo ja już nawet nie widzę tego, gdzie jestem. Tutaj, to tutaj jest. Tu. Mamy schowane łodygi, jedna za drugą. I nieważne, czy... Popatrzcie. I nieważne, czy ruszam w tę stronę. Czy w tę stronę. One się pokrywają. One się pokrywają. I to jest coś, co zajęło, nie wiem ile. Ile to zajęło nam? Chwilę. Dokładnie chwilę, to nam zajęło chwilę, nic więcej i was do tego jak najbardziej namawiam, wiecie, to jak nie macie dwóch statywów oświetleniowych, one są najfajniejsze do tego celu, to równie to dobrze możecie sobie odwrócić na przykład jakiś taboret do góry nogami i patrzeć się na jego nogi. Po przekątnej najlepiej je położyć, tak żeby jak najdalsza była odległość między nimi, albo nie wiem, no cokolwiek, jakieś ołówki sobie powbijać w jakieś jabłka czy coś na stole, albo jakieś, nie wiem, rozłożyć na blacie stołu. Na przykład, co możecie położyć? Baterie paluszki możecie położyć i po prostu tak manewrować. Chodzi o to, że o tą o to, żeby o właśnie w taki sposób sobie znaleźć ten punkt nodalny. To jest cała filozofia, tylko tyle. I teraz tak, ważna sprawa. Albo zapamiętacie, jeśli macie dobrą pamięć, to po prostu zapamiętajcie sobie ten punkt, na który jest. Ja już wiem, na którym punkcie tutaj mam, czy mogę dalej przesunąć. I to jest maks. I to jest maks tej płytki. Dalej bym nawet nie mógł, więc jest idealnie dobrana, co wskazuje, że akurat ten punkt nodalny u mnie jest, już wam mówię gdzie, dla Tamrona 17-28 punkt nodalny przebiega mniej więcej w odległości 1/3 pierścienia do zmiany ogniskowej, więc mniej więcej tutaj jest ten punkt, o gdzieś tu, gdzie pokazuję palcem, tu w tym miejscu jest punkt przecięcia się tych promieni świetlnych i tak dalej. Ja muszę teraz chyba zmniejszyć ISO. I o ile w przypadku teleobiektywów nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, zresztą teleobiektywy mają ten swój taki dodatkowy adapter, czyli tak zwany lens collar, który już oddala tak naprawdę aparat od swojej osi, bo tak, chodzi o to, żeby właśnie oddalić się jak najdalej od osi obrotu matrycy, bo obraz jest gdzieś tam w połowie obiektywu albo na jego końcu, w zależności od budowy aparatu. Ale im bardziej szeroki kąt, im szerszy obiektyw, tym znalezienie, tym posługiwanie się właśnie tym punktem nodalnym, odsunięciem aparatu, odsunięciem obiektywu od osi obrotu względem tutaj matrycy jest niesłychanie ważne. I tak, kiedy robicie zdjęcia, na których widoczny jest pierwszy plan, bardzo bliski pierwszy plan, który jest tutaj 40 cm od nas, a większość zdjęć robionych na szerokie ogniskowe, na szerokich ogniskowych właśnie jest stworzona w taki sposób, kierowana w taki sposób, że mamy ten pierwszy plan, który tak naprawdę jest najważniejszy. Dla mnie to jest najważniejsze. To, co jest na tym pierwszym planie, jest dla mnie najważniejsze, a dalej to jest tylko tło. I tak samo tutaj. Dalej mam tylko tło. W tym momencie jest to pole maków i ktoś widocznie tutaj sobie zasiał maki, a dla niepoznaki zasiał zboże, żeby nikt się nie doczepił, że to jest plantacja maku, tylko wiecie, no coś mi nie wyszło, jakąś miałem słabą próbkę, słabej jakości ziarno wymieszane, zabrudzone, nieczyste właśnie makiem i będzie tłumaczenie, ale my wiemy jak jest, my wiemy jak jest i wspieramy jak tylko możemy. Wiem, tutaj będą bardzo niesmaczne rzeczy, ale mam nadzieję, że już wiecie, jak podchodzić do tych moich filmów i mam nadzieję, że już się znamy tutaj dobrze, jak łyse konie, co najmniej jak łyse konie, jak włochate, albo jak wiecie, jak włochate słonie. I teraz tak, zrobię zdjęcie, bo tak myślę, że dziwne i bezsensowne by było w ogóle, wiecie, zrobienie materiału o panoramach, o punkcie nodalnym i nie dając żadnego przykładu, a ja chcę zrobić dzisiaj fajny przykład, mało tego, chciałbym użyć filtra polaryzacyjnego, ale to będzie ekstremalnie trudne, to będzie połączenie dwóch ekstremalnie trudnych rzeczy, jakie można zrobić, ale dobra, zamontuję filtr polaryzacyjny. Nie będę ukrywać, co używam. Używam budżetowego filtra Marumi. O tyle jest to trudne, już wam mówię dlaczego, bo my będziemy zmieniać położenie naszego obiektywu względem światła. I teraz tak, o ile jestem tutaj, o tak sobie zaraz wypoziomuję tutaj ładnie tą scenę. I wiecie, jak teraz tak sobie stoję, to są idealne warunki, bo słońce mam akurat 90 stopni od fotografowanego obiektu. Czyli jest perfekcyjnie. To jest perfekcyjnie dla używania filtru polaryzacyjnego, bo to światło wtedy najlepiej wygląda. ale tak, ok, oddalamy się troszeczkę. Nie, najpierw muszę wypoziomować statyw. Ten statyw ma to ten genialne rozwiązanie, że ma już wbudowaną głowicę wideo, ale jeśli chcecie, mogę Wam zdradzić genialny patent, swój patent, który wcześniej stosowałem w przypadku fotografii panoram. No to dajcie o tym znać, bo jak Wam to nie interesuje, to bez sensu, żebym po prostu tutaj coś tworzył takiego na siłę, jeśli nikt nie chce oglądać. A ja sobie tak teraz dopiero, jak już wypoziomowałem sobie położenie głowicy, bo głowica chcę, żeby była tutaj idealnie na równo wypoziomowana, no to dopiero teraz poziomuję sobie aparat na tej głowicy dodatkowej, na tej głowicy dodatkowej. I to jest coś, co ja Wam muszę pokazać. Ale tak, mam sobie to zdjęcie, odległość, załóżmy, że stosujemy odległość hiperfokalną, mamy 17 mm, film o hiperfokalnej już był, musicie sobie przypomnieć, jeśli nie widzieliście. I teraz tak, biorę sobie mój filtr polaryzacyjny, który sobie troszeczkę pokręcę, żeby znaleźć najbardziej odpowiednie położenie tego filtra. I tak, jak ja sobie nim poruszam, to może mi się tak zdarzyć i Wam się zdarzyć, że to będzie takie, no, różne mogą wyjść plamy i tak dalej, nierówności, więc tutaj przydałby się bardzo dobry filtr polaryzacyjny. Ale jak się, wiecie, nie ma co się lubi, to się używa co się ma, czy jakoś tak, nie wiem, nieważne. I robimy panoramkę taką na próbę. Czy tam jest kupa gnoju widoczna? Nie, ale Wy jesteście, nogi od Waszego statywu. Niespodzianka, co to za statyw jest. Nie zgadniecie, jakiego statywu ostatnio używam. Muszę kiedyś zrobić też film o pasku. No dobra, słońce jest, jeszcze jest. Jedno. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste. Bardzo ważna sprawa, siódme. Im chcecie bliżej mieć ten pierwszy plan, im szerzej jesteście, tym robicie gęstsze nakładki. Im gęstsze nakładki, tym lepiej. Od drzewa do drzewa. To będzie taka fajna, sielska panorama. Wiecie, czerwiec. Mamy połowę czerwca i o ile wiecie, że ja jestem majowy, to musicie wiedzieć, że czerwiec uważam za jeden z bardziej kolorowych miesięcy w roku, a to dlatego, bo ja uważam, że czerwiec to jest taki ostatni krzyk wiosny, ostatni krzyk natury, budzącej się natury przed martwym latem, bo według mnie lato to już jest brak kolorów. Teraz mamy taką orgię kolorów. Tak, był punkt G, no to musi być też orgia, więc mamy tutaj orgię kolorów. Natura eksploduje i woła te wszystkie, wiecie, pszczółki, trzmiele do zapylania, motylki i tak dalej. I mówi, bierz nas, bierz nas. Jezu, naprawdę, ten kanał schodzi na jakieś dziwne tory. Kurczę, niedługo nam przypną taką plakietkę 18, 18+. No ja się wtedy ucieszę. Czy to wyszło fajnie? No nie wiem. No nie wiem. To jest taki sielski widoczek i mam nadzieję, że tym krótkim materiałem w te kilka minut nauczyliście się konfigurować wasze obiektywy. No ja idę dalej, tak naprawdę do domu, stąd widać w ogóle mój dom i to jest najlepsze w tym wszystkim, że najciemniej jest pod latarnią i tak sobie teraz pomyślałem, cudowna niedziela, zapowiadało się na burzę i w ogóle miałem inny pomysł na zdjęcie, no ale było pochmurnie, więc przyszedłem tutaj, żeby zrobić film o punkcie nodalnym, wyszło słońce, ja teraz gnam tam, bo chmurki się zrobiły takie całkiem fajne, no i nic, i na razie. Nie myśleliście sobie, że skoro dzisiaj będzie o punkcie nodalnym, to nie będzie zdjęć. Nie, nie upieczę wam się, więc zapraszam was na zdjęcie, które tak naprawdę przypieczętuje to, o czym mówiłem dzisiaj przez cały odcinek, a mianowicie przypomnę o błędzie paralaksy. Tak naprawdę to, co teraz tutaj mamy, to jest to, dlaczego warto sobie skalibrować właśnie punkt nodalny w obiektywie, ponieważ mamy tutaj głównie pierwszy plan. To, co tutaj się dzieje, no to jest głównie pierwszy plan. I tak samo ja kadruję to zdjęcie. I tak właśnie prezentuje się ten kadr. To będzie panorama, która będzie rozciągać się po prostu o pole po sam horyzont. Główne skrzypce na tym kadrze będzie odgrywać oczywiście pierwszy plan, czyli te łany zboża, które są skierowane w naszą stronę. Jest za 5 minut zachód słońca, więc jeszcze sobie tutaj troszeczkę porozmawiamy o błędzie paralaksy. I tak, dlaczego warto właśnie przyłożyć się do tego, aby w przypadku obiektywu szerokokątnego dobrze skonfigurować sobie, czy też znaleźć punkt nodalny w obiektywie, a mianowicie tutaj mamy masę szczegółów, masę detali na pierwszym planie i kiedy my byśmy zrobili zdjęcie bez skonfigurowania, bez ustawienia, bez znalezienia punktu nodalnego, no to te wszystkie, każde jedno zdjęcie wchodzące w skład panoramy różniłoby się znacznie, jeśli chodzi o perspektywę. Te łany zboża by się nie pokrywały ze sobą i tak naprawdę to zdjęcie nie nadawałoby się do niczego. Później w przypadku wrzucenia tych wszystkich zdjęć do Photoshopa i wrzucenie ich jako panoramę, tak naprawdę nic wam to nie dało, bo błędy by były straszliwe, pojawiłyby się jakieś plamy, przekłamania i tak dalej, a nawet jakby nie wyszło, to i tak to będzie straszliwie pokracznie wyglądać, no i dojdziecie do takiego wniosku, że po prostu to, co jest na pierwszym planie, zostanie przez was całkowicie ucięte, no i po co coś takiego, dlatego tutaj głównie przykładacie się do tego, żeby sobie skonfigurować płytkę do panoram, tak jak ja. Tutaj przypomnę, i tak w przypadku Tamrona 17-28 punkt nodalny znajduje się mniej więcej w połowie odległości, w połowie pierścienia do zmiany ogniskowej. Ale mówimy tutaj o ogniskowej 17 mm, bo kiedy zmienię tą ogniskową, kiedy przeogniskuję ten obiektyw na, przypuśćmy, 20 mm, na 24 mm, na 28 mm, no to ten punkt nodalny przesuwa się. W przypadku tego obiektywu przesuwa się delikatnie w stronę matrycy. Dlatego też wybrałem taką płytkę, a nie inną. Też świadomie wybrałem taką płytkę, a nie inną. No my czekamy, co teraz się wydarzy. A żeby pokazać wam, jak nie należy robić zdjęć, no to tak naprawdę zrobię kilka zdjęć, skleję je w panoramę i zobaczycie, że jednak warto przyłożyć się do tego, aby znaleźć punkt nodalny w obiektywie. No i teraz z premedytacją przesuwam tą płytkę, tak jakbyście nie mieli tej płytki do panoram, no i robię zdjęcia. Słońce powoli rozpoczęło swój spektakl, a ja pomału opowiem wam o moim kadrze, który sobie tutaj wymyśliłem. Więc tak, przede wszystkim to, co chciałbym, żeby tak naprawdę przyciągnęło waszą uwagę, to jest pierwszy plan, czyli tutaj maki. Maki, które czają się na nas w tym gąszczu. I powiem wam, że trudno było znaleźć maki. Jeszcze kilka dni temu było ich tutaj co niemiara, ale... opady, wichury zrobiły swoje, no i wszystkie maki wyglądają mniej więcej w taki sposób, czyli zobaczcie, chociaż jest jeszcze nadzieja. A kadr, który wymyśliłem, wygląda w ten sposób. Słońce rozpoczęło swój spektakl, tak naprawdę dotyka już horyzontu. Zdjęcie robię na 17 mm, odległość hiperfokalna ustawiona na 94 cm, no dobra, 90 cm, chociaż wiem, że prawidłowo powinno być 94, no ale tutaj nie bawimy się w cyferki, jest 90 cm odległość hiperfokalna, przysłona f16, światłomierz mam skalibrowany w ten sposób, że mierzy mi tylko światła. Światła mam na poziomie plus 1,7, czyli na granicy przepalenia, więc w tym momencie mam ustawiony bracketing na plus 2 działki ekspozycji, co daje mi taką barierę bezpieczeństwa, bo podbije jasność w cieniach, a zarazem trzeci kadr spowoduje to, że światła zostaną stłumione, więc zaczynam robić panoramę. Pokażę wam, jak znaleźć